Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić pizzę, ale na bazie zupki chińskiej. Dzień dobry, będziemy dzisiaj gotowali... Gdzie mam patrzeć? Dzień dobry, będziemy dzisiaj gotowali niesamowitą pizzę z zupki chińskiej sztaby. Jak nam to wyjdzie? Nie mam pojęcia. Mamy w tym celu rosół z włoszczyzną. Ta zupa. Z tej zupy nie da się zrobić nic dobrego, bo oto ona jest nie stworzona do tego, żeby z niej robić pizzę. Generalnie ten przepis będzie do dupy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wyjdzie coś śmiesznego. Mamy również jaja. Jalapeno w słoiku, proszę bardzo. Resztkę sosu barbecue. 4 kg p***onej kiełbasy. Ser Gouda. Idealny, żeby zrobić zajebistą zupę chińską z pizzy. Albo pizzę zupy chińskiej. Lecimy. Jajeczko, spokojnie. Trzeba piekarnik wstawić. Dowiedziałem się o tym przed chwilą, jak obejrzałem ten film, który dzisiaj będziemy robili. Patrzcie w ogóle, widzowie, jaki piękny kadr. Mamy tutaj jakieś owoce. Mamy tutaj czajnik, który będziemy zaraz stawiali wodę. Właśnie mogę to zrobić. I mamy też piekarnik. W ogóle mam tę wodę wstawiać? Nie wiem w sumie, czy ja mam. Chyba mam. Chyba mam to najpierw rozgotować, a potem dopiero podsmażyć czy coś. Dobra, nie wiem. Włączamy sobie naszą wodę, niech tutaj się ładnie wszystko gotuje, mam nadzieję, że nie spalę tej kuchni. Wyciągamy wszystko z tego piekarnika, bo nie jest potrzebne. Kurde, Ber, ja spalę kuchnię jak nic, to co się nie da tego zrobić? Tu, będę chciał gotować pizzę, weźmiemy sobie tutaj na tym obrazku programy gotowe, proszę Państwa, i będziemy sobie brali, prawda, pizza i weźmy, czy to jest cienki spód, czy to jest gruby spód, a czy jest opcja makaronowy spód? 220 stopni, no nie, no co tak dużo, halo, jak się zmienia? No będzie 220 stopni, bo nie potrafię tego ustawić inaczej. Co robimy? Nie wiem, co robimy, bierzemy sobie miskę. Są miski w tym mieszkaniu, cholera wie. Bierzemy sobie miskę, taką najprawdziwszą miskę na świecie. Miałem takie fajne stanowisko do nagrywania przygotowane, ale właśnie je rozwaliłem. Akcja jest bardzo prosta. Do zagotowanej wody wsypuję przyprawy z zupki chińskiej i wkładam makaron. Co ja robię ze swoim życiem? Otwieramy, proszę bardzo. To jest rosół z włoszczyzną i natką pietruszki. Ja już czuję Włochy, słuchajcie, to jest dobre. Wrzucamy tutaj tę zupę, proszę bardzo. A może on tego nie rozwalał? Z tą przyprawą był taki myk, że on chyba tej przyprawy generalnie nie używał, ale dopiero później wejdzie to do smaku. Tylko że miał to taką przyprawę chińską, a my mamy przyprawę włoską z natką pietruszki, przypominam. Więc zaraz sobie ją użyjemy, ale potrzebujemy jeszcze jedno jajo i to jajo trzeba tutaj... O, proszę bardzo, jajeczko, proszę Państwa. I wkładam makaron. Kiedy zmięknie, odcedzam go i mieszam z roztrzepanym jajkiem. A jeśli Wam mało, to możecie jeszcze dosypać trochę chińskiej przyprawki. I zaraz będzie trzeba to rozbełtać? Mogę najpierw rozbełtać to jajko, a potem tutaj wlać. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dobra widzowie, mały wypadek przy pracy. Tak tego nie miałem zrobić. Weźmy sobie to jajko, odlejmy może. O k***a, to się nie da tak zrobić chyba. Generalnie problem jest taki, że miałem to zalać, a potem odcedzić i dopiero wtedy to jajko dolać. Więc generalnie jest Lipton straszny, ale spokojnie, to sobie wybełtamy. Trochę tutaj makaronu do smaku, niech będzie. Słuchajcie, teraz muszę wlać sobie tutaj w tą miskę, jeszcze z kawałkami jajka sklejonymi, muszę tutaj... dobra, woda się zagotowała, tak naprawdę to nie. Wlejmy ją tutaj, czy ja mogę do tej miski wlać wrzącą wodę, czy coś się z tą miską stanie? Chyba nie. A, wy tego nie widzicie. Słuchajcie, jest problem, bo... Nasze jajo się chyba zważyło. Zobaczcie widzowie, to wygląda absolutnie jak gówno. Dobra, mamy słuchajcie santaki. Mamy tutaj naszą wrzącą zupę, której wam nie pokażę, i mamy jajo. I teraz myk jest taki, żeby to musi się zaraz kurde jakoś roztopić, nie? Tylko że tutaj jeszcze to jajko jest. To będzie w ogóle jadalne? Nie wiem. Ja poczekam aż ten makaron się tutaj zrobi i wtedy wezmę sitko, pobrudzę całą kuchnię przy okazji i odleję ten makaron. Szanowni Państwo, witam serdecznie w mojej kuchni. Co to jest? Aha, wy tego nie widzicie, tu jest jakaś woda. Mocny gaz, co to jest? To jest kurek od wody, okej, dobra, zajebisty kadrzyk. Tu jeszcze kawałki jajka zostały. I to jest niby już nasza pizza, znaczy nasze ciasto do pizzy, nie? Teraz z powrotem bierzemy ten makaron, tyle że już rozpuszczony. Wkładamy sobie go tutaj. Proszę Państwa, cóż za bon appetit, tu jeszcze coś się przykleiło. Cóż za bon appetit obiadek. Kurde bele, cała rodzina się naje. Jest tego dosyć mało, z tego będzie najwyżej mała pizzerinka, a nie pizza, no ale dobra. I teraz tak, teraz robi się największa magia, ponieważ jest kamera krzywo, a ja mam tutaj wlać jajo, nie? Wlałem to jajo. No i co? Coś się miało stać? Jeszcze ten makaron trochę twardy. Nie będzie może pasował, a to takie chrupkie kąski w tej pizzy. Dobrze będzie, widzowie. Dobra, bierzemy sobie teraz... Trzeba to wymieszać.
I to jest ohydne. Trzeba to jajo wymieszać tutaj. To się jeszcze bardziej teraz wszystko wygląda tak obrzydliwie. Widzowie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Co to jest? Co to jest? To się nie da jeść tego przecież w ten sposób. Dobra, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ... Ale to jeszcze nie koniec, widzowie, ponieważ teraz bierzemy nasz tajny składnik, czyli włoską przyprawę z natką pietruszki i bazylią i wsypujemy ją tutaj. Oczywiście wsypiemy całą. Tak jak mi się na widelec wsypało za dużo, dobra. Widzowie, mamy naszą przyprawę tutaj. To już nawet nie wygląda tak źle, tak szczerze. Ej, szczerze? To wyglądało gorzej na początku. O, proszę państwa, nie wiem do końca, jak ja mam w ogóle z tego zrobić ciasto do pizzy. No to chyba nie powinno być w ogóle rozwalone, no ale... Tak przygotowaną masę przekładam na rozgrzaną patelnię i podsmażam przez chwilę z obu stron. Całość przekładam na blachę do pieczenia i nakładam ulubione dodatki. Dobra, widzowie, robi się naprawdę dziwnie, ponieważ teraz ja muszę ten makaron dać na rozgrzaną patelnię. Jaka jest szansa na to, że to się nie spali wszystko? Wydaje mi się, że żadna. W sensie, muszę chyba tutaj olej wylać. Tego nie było w 5 sposobów na, ale jak ja tutaj nie wyleję oleju, to się spali po prostu i tyle. Wkładamy sobie to tutaj. I teraz to jest ten moment, w którym rozwalam sobie całą kuchnię, nie? Bo muszę ten makaron z tym jajem i tą przyprawą wlać na patelni, to spali. To wygląda bardziej jak jajecznica, słuchajcie. Jezu, ale to jest obrzydliwe. Najbardziej obleśna pizza, jaką będę jadł. No dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy. Miam. Jak ja mam z tego podstawę do ciasta zrobić? To nie jest do zrobienia przecież. Weźmy może jakąś tą drewnianą łopatkę, co? Nie wiem, jak długo mam to gotować. To jest też ten problem, widzowie, ponieważ nikt mi nie powiedział, ile ma to się robić. Ja widzę już potencjał w tym. Jezus Maria. Wiecie co? Ja chyba zmienię plany, słuchajcie. Ja ten piekarnik wyłączę. Tego nie ma sensu w ogóle wstawiać do piekarnika. Ja po prostu na to coś zaraz położę składniki i będzie pizza gotowa, bo jakbym ja to jeszcze miał do piekarnika włożyć, to ja bym naprawdę mieszkanie spalił, nie? To nie jest jadalne. Ale dobra, powiedzmy, że... Ile ja mam to robić? No już powiedzmy, że makaron jest ugotowany. Teraz go trochę podsmażę. Szczerze? Ja bym zaraz to jadł. Zobaczcie, jaka dobra... Jakie dobre ciasto do pizzy. Po co kupić tortillę, Lepiej zrobić sobie swoje ciasto z makaronu. Widzowie, to jest to, co chcemy jeść dzisiaj na obiad. A, piękne. Ja to będę jadł. Nie zdaję sobie sprawy jeszcze z tego, co ja chcę zrobić, ale ja muszę tutaj położyć plaster sera na to. No dobra, kładziemy składniki na patelnię. Już walić ten piekarnik. Po co komu piekarnik, widzowie? Pyk, proszę bardzo, plaster sera. To się spali przecież, nie? Dobra, jeszcze jeden plaster sera. Teraz bierzemy sobie papryczki. Ej, to się nie pali, tak szczerze? Chwila, no. Pewnie by to się pali. Boże święty, no co ja mam z tym zrobić? To się wszystko zjara zaraz. Kładziemy sobie nasze jalapeno. Idealnie, idealnie. Piękna pizza. Zaraz ją wyciągamy chyba, co? Zanim to się nie spali całkowicie. Nawet nie mam tego mieszać, bo przecież ten ser jest na górze. Co ja mam z tym zrobić? Ej, może trochę ogień zmniejszę, co? Dobra, mamy mały ogień. Staram się tego nie spalić, ale to nie jest absolutnie do zrobienia. Tu się już wszystko pali. I jalapeno wyskoczyło nawet. Dobra, ciągamy to, bo to się zjara do końca. Nasza pizza jest już gotowa. Nasza pizza jest już gotowa, widzowie. Kładziemy... Kurde, o kiełbasie zapomniałem, to kiełbasę zaraz położę po prostu. Drodzy widzowie, bierzemy sobie zaraz naszą pizzę. To będzie najtrudniejszy moment w kuchni dzisiejszej. Mamy patelnię i mamy pizzę. Cieszcie się, że wy tego nie widzicie. Trochę się nam ciasto rozwaliło. W sensie, ja zrobiłem parę podstawowych błędów, o których zaraz wam powiem przed biurkiem. Teraz nie będę już tego tutaj poruszał. Nie no, szczerze, nie wygląda to tak źle. No, teraz to może jakoś umyję tą patelnię. To jeszcze nie wszystko, ponieważ teraz mamy jeszcze kiełbasę. Weźmy sobie pół kiełbasy. To jest kryzys wieku średniego, wiecie to, co ja robię dzisiaj. Dawaj, kamera, ostrz się. Dobra. Widzowie, kroimy kiełbachę. Kiełbasa będzie absolutnie surowa, ponieważ no, zapomniałem ją włożyć na patelnię. To był zbyt wielki chaos, żeby to wszystko ogarnąć, ale myślę, że surowa kiełbasa też się idealnie nada. Nie zepsuje to smaku, a może wręcz uratuje. Nazwę tą potrawę kiełbasa z makaronem, a nie makaron z kiełbasą. Weźmy sobie to ładnie, udekorujmy. Dobra! I ostatni składnik tajemny, który ratuje wszystko, czyli barbecue. I zaraz przechodzimy do pokoju. Bycz, proszę państwa, trzeba zjeść póki ciepłe. O. Widzowie, oficjalnie pizza gotowa. Wygląda absolutnie jak gówno, smakuje jeszcze lepiej. Mamy tutaj połączenie smaku włoskiej pietruszki, smak Włoch. Udekorowałem jeszcze troszeczkę tą pizzę tutaj, dałem uśmieszek, żeby to się lepiej jadło. No wyostrz się, kamero głupia, no. Moje danie musisz pokazać, idealny, no. Słuchajcie, taka porcja kaloryczna starczy wam, myślę, pokojnie na cały dzień. No, z łazienki nie wyjdziecie. Posprzątam zaraz tę kuchnię i zaraz idziemy się na degustacji, bo tego jeszcze nie nagrałem. A to zrobić całkiem ciekawe, więc zaraz się widzimy. Pizza na spodzie od zupki chińskiej. Może to brzmiało na początku trochę dziwnie, ale jak widzicie, udało się. Inaczej, to musiało się udać. Smacznego! Za mało soli.